Karmę? Tofi. Ciosku! Rozumki? Jajka. Mleko. Się nie pierdoli! Gdzie w tym roku? Rozumiem. Znowu jakieś gówno! Z przerostem ambicji. Zamknij mordy, jebany czarnuchu. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z gównem. A la snaf. Wolałbym nie, jeśli łaska. Zamknij mordę, gdy do ciebie mówię! Torpeda! Trochę waży, co Big Macintosh? Sorry. Następnym razem... Panu przypierdolę! Dawaj to. Kurwa, w lewo! Tak, wiele miesięcy pierdolenia i test... Wolałabym uniknąć... Kurwa, jakie to ciężkie. Dawaj jeszcze raz. Mam pomysła. Rainbow Dash, Fluttershy! Obsi nogi, kurwa! Pomocy! Powoli, bo się rozpierdoli. Kurwa, cicho, nie, nie rozumiesz. Pinki, jesteśmy pokurwieni. Pomóż mi, skurwysynu. Dawaj, cieciu. Nie ma to jak magiczna pierdolona bariera. Tak na wszelki wypadek. Applejack Rarity. Do roboty. Spoko. Jak państwo widzą... Torpeda! Jest w chujowych rękach. Teraz jeszcze trzeba będzie go... schować. Będzie najlepiej. Nasz polski skipony. Polski pony z nim co dnia parodii czuje smak. Nasz polski pony z każdym z was uśmieje się nie raz. Nasz polski pony z tobą nuda nigdy nie dopadnie mnie. Nasz polski pony. Parodia to magia. Odcinek pierwszy. Burdel w ekspresie McDonalda. Do wagonu deserowego. Dzięki, że zaprosiłaś nas wszystkie do Canterlotu na konkurs McDonalda. Ha, ty pewnie też chcesz dostać coś do żarcia, co? Uspokój się, bo zobaczysz, dostaniesz pierdol. Co robisz? Paszteciarzu. Ci przejeby, tyle byś miał. Karmę? Tofi. Ciosku. Rozumki? Cała ta bogata, kremowa szlachetność. Tofi. Stopiona w jedno z kwaskowatym... Gówny. I otulona słodką, jedwabiście gładką masą... grzybową. Karmę? Tofi. Ciosku. Rozumki? Razem to... No właśnie! To najlepszy, najsłodszy... zajebaszczek... w całej Equestrii i na pewno wygra konkurs! A może frytki do tego? To ja! Kononowicz Krzysztof. Najpierw ten wasz zakalczywy syf musiałby pokonać alkohol, papierosy, narkotyki. I moje ekskluzywne, eleganckie kotlety! Bez wątpienia wygram z nimi zawody. Rozniosę konkurencję w pizdu i zostanę nowym czempionem. Wypierdalaj, kurwa, chamie. To Zbigniew Stonoga. Skąd ty się wziąłeś w Ponyville? Szukałem ostatnio pary cholernych chrząszcz i piekielników do mojego dzieła, czyli miasta pierogów. Więcej o masty i moje pierogów i pokonają w przedbiegach wasze kupsko z okolic odbytu i uczynią mój burdel najsławniejszą knajpą. Ociekające tłuszczem pierogi nie mają ze mną szans. Cześć. Kim jesteś? Elo, mordeczki. Może ja się od razu przedstawię? Magda Gessler. A to mój... mięsny jeż. Z tymi. Zostawi daleko w tyle wasze... spierdoliny. I przyniesie mi tytuł naczelnego... prezydenta miasta Białegostoku. Twoja stara... gotuje gulasz dla kopaczy i strażników. Twoja stara sieka cebulkę. Jedyne możliwe zwycięstwo to... potrawka z gównem. Twoja potrawka niespecjalnie sprzyja zdrowiu. Powiedzmy sobie szczerze. To wszystko był stek kłamstw. Mam w dupie podobną historię. Nie, no to nie do wiary. Dzisiaj wykończona. Tak, ja... schowam się do lodówki i będę tam nocował. Nie! Pierdoliło się! Trzeba pilnować...
Mam całkowitą pewność, że to najlepszy pasztet w Equestrii. Oni też o tym wiedzą. Więc... Zamknij mordę! W nocy dojdzie do ataku sabotażu. Musimy trzymać straż. Pinki. No nie mogę, ale ty mnie denerwuje. Nikt nawet nie dotknie twojego... Dupsko. Ależ tak! Jestem pewna! Kurwa! Dobra. Chuj ci w cycę. My idziemy spać. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Nie, to... To ch... z nimi! Ja z tobą zostanę przez całą noc. Obiecałam, że będę... konie... I dotrzymam słowa. Kurwa, twoja mać! Kurwa, jak pierdoli skurwysyny! Ja nie mogę. Ja tego kurwa nie rozumiem. Poczyniłem obserwację. Cukiernicy coś kurwa kombinują, więc nie spuszczę się. Choćby nie wiem co. Kurwa! Kto cię tu u licha wpuścił? Tak. Ze chuj widać! Nie waż się zbliżać do... Ała, to wszystko boli. No, wypierdalaj! To prawdziwe dzieło sztuki i wymaga takiej samej troski. Peda! Wyglądasz... Wspaniale! O! Kurwa! Bambusie pierdolony, no idź, idź, proszę. Jestem bogiem, światem to sobie... chyba? Raczej. Jesteś stole. Pinki, popatrz. Nie wiem na co. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co jest? Nasze... Pasztet. Owe dzieło sztuki, ktoś się... Pierdoli. Jesteśmy zgubieni. Chyba raczej... Wkurwieni. Dokładnie. Zgubieni. Wkurwieni. Zawsze lubiłam kryminały i wiem, że... Na policję proszę dzwonić. Bo od tego jest policja i straż miejska. Wiem, chuju. Koniec zabawy, bo detektyw Kaj wraca do akcji. Jezus, kurwa, ja pierdolę. A Twilight Sparkle będzie moim... Penisiem, który... Pierdoli. Śmieszne i oczywiste pytania. Słuchaj, Pinki. Przepraszam, naprawdę nie chciałem cię urazić, kurwa. Paszteciarzu, ja się tu kurwa produkuję, a ty jak starenka bez nóżek leżysz w swoim jebanym rowie. Tak? Tak. Wiem, kurwa, że jesteś leniwą pizdą. Pinki, skąd niby możesz to wiedzieć? Wiem stąd, że to jest oczywiste. No dobra, ale wróćmy do głównego tematu. Tego występku mógł się dopuścić niewierny, który wiedział, że jego deser nie może się równać z naszym pasztetem. Nowym działem, czyżbyś przeczuwał, że twoje kotlety są do niczego? Grzysiu. Ała. Wypierdalać za bramę, Daniu. Kurwa. Pierdoli. Nasz pasztet. I odebrałeś mu szansę na zwycięstwo w konkursie. McDonalda. Ja tego nie rozumiem, pierdolony skurwiel. Co masz na myśli, mój penisku? Jeśli przywiązał cię do torów, to jak... Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty ty... chodziły po naszym świecie. Nie takie głupie to pytanie. Poza tym, to Peda nie został pocięty. Ktoś go nadgryzł. Są ślady zębów. Sorry, ale... Nic chuja nie widzę. Krzysztof Kononowicz nie mógł tego zrobić, to znaczy, że zostało zniszczone przez kogoś innego. Przez kogoś, kto robi pierogi. Do usuwania rdzy z Titanika. To był Zbigniew Stonoga.
Tak więc użyłeś lasera! Tępy chuju! Pinki, tu nie ma laserowego systemu ochrony! A Joe nie jest przystojniakiem z filmów. Jest zwykłym... jebanym grubasem. Ej! No i nie byłoby ci do twarzy w smokingu. Ha! Chyba cię pojebało. Asystentko? Chyba? Kiedy się tak przyglądam innym głupom, widzę... Buzie w tym tęczu! Pinki, to łoś z tymi. Tak! A Eddy! Wilki zjadłem. Na widok twoje... Star. A więc twierdzisz, że... Nie żyje. Tak, bo... To wszystko jej wina! Koński zwisie, kurwa! Pinki, dość! To niedorzeczne! Spójrz na nią! No. Spierdalaj! Sam spierdalaj! Zamknij się, pan! Pan nie masz kawałka kręgosłupa! Świnia pornograficzna bez czci i wiary. No, spójrzcie natomiast to... Pierogów! Co za wspaniała konstrukcja z... Pierogów! Polanych wyśmienitym... Alkohol! ...skurpiącą... Amelinową! Parówką! Czy te... Wspaniałe! Wiejskie... Kotlety! Takie smakowite z... Nieuszczonych dzieci! Albo ten łosie z... Tymi! Magdy Gessler. Sperma... Leci na samą myśl o kruchej, cudownej polewie z gorącej... Traci! To za... Rzuciłby się tylko na... Torpedę! Gówne! Tofi! Zostawiając ten... Paskudne! Jedzenie... Nie no, kurwa, i znowu żera! Czy mnie się zdaje, czy coś tu śmierdzi? Cóż, musisz poznać prawdę! To ja się zjebałam? Wszyscy wypierdalać do przedziałów, zaczniemy wietrzeniem. Więc tak, Pinki. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pinki. Ty chuju. Dobre. Miecz cygany. Skalamba dziarot. Nie. Chuj. Nie w dupę. Pinki. Masz jakiś problem? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Mam za tym kimś biegiem przez cały pociąg. Prawie go miałam, ale... Spierdoli. Ale się wjebałam. Już wiem, kto... Pedałem. Tak szybko? Tak, ale... Proszę mi, kuźwa, nie przeszkadzać. Nie widzisz, że pracuję? Nichuja nie widzę, ale... Chyba potem usłyszałam coś z dupy strony, gdzie zastałam... Sobowtór Adolfa Hitlera. Dorzucającego do paleniska. Sobowtór Hitlera. Mówisz? Ha! Ale to... Jest bez znaczenia. Co było dalej, Pinki? Cóż... Wydalanie z kurwola! Touch my tra-la-la. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj. Było coś jeszcze? Odgłosy z dupy. Uderzenie? A potem cisza. Puściłam zwieracze. I zobaczyłam, że portret Stalina był przekrzywiony. Ojej. Jakież to odrażające. Pinki? Już nic! Stałam na straży to przez całą noc! Znaczy... Waliłam koniec przy tor całą noc, a rano połowy torpedy nie było. Zgadza się! Chyba... Wiem, kto pierdolił torpedę! Wezwij resztę...
Będzie wnucha. Nie złodzieja! Jest jakiś cel tego fałszywego spotkania? Ciekawi jesteście, po co was wezwałam? Dobra ciota! Odkryłyśmy prawdziwego skurwysyna tego zamieszania. No i co, pierdolony bambusie? Cóż, to proste. Gdy się puszcza pąki, lepiej nie zostawiać śladów. Zwłaszcza tak oczywistych jak... kał. Aha, niebieskie... gówno. Wiedziałam, że to on. Krzysztof Kononowicz. Pinki. Krzysiu. Nie ma... swojego odbitu. Nie, bo się spał. Nie, Pinki. Kiedy ścigałaś pojebanego, on nagle zniknął. To dlatego, że... jest kaskaderem! Jednak zostawił małą pamiątkę. Dupsko z dupska. Może nie? Rainbow Dash? Aj. Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty... Sprawa zamknięta! Wcale nie. Zrobił to jeden z najemników. Bo w... Auschwitz. Obejrzałam czapkę... Adolfa Hitlera. I znalazłam... to! Żarty sobie ze mnie stroisz? To byłeś ty, przyznaj się. Pocałuj mnie w dupę. Pinki. A to bydlak. A, puszczaj! Pinki, pamiętasz? Pobiegłaś do Auschwitz. Tam zobaczyłaś Adolfa Hitlera. Przy palenisku, ale to wcale nie był sobowtór. To była Fluttershy. O kurwa. Skasuję gnojka. Pinki. Potem już mi się to... pobiegaliło. Pilnowałaś to, gdy zasłony opadły. To nie żadna czarodziejska moc, tylko magiczna. Jednak kiedy złodziej próbował śpierdolić, zostawił ślad na portrecie Stalina. Jebana Rarity jest tak głupia, że jakby się jej postawił na talerzu rosu, to by tego nie zjadło. Na służbie co powie Twilight? To święte, ale w cywilu przyhamuj mordę, bo ci j***e. Czyżby? Pocałuj mnie w tyłek, pajacu. No i nadgryzłam to! Torpedę! I ja też. No dobra. Ja tak samo. W twoich opowieściach był... kurwa, i ten aromat. A mi piski grają marsza. Mogłem zostać z moją starą. No i... przynajmniej porządnie zjeść. I ja też. Chyba odgryzę... Twilight! Tłustą dupę. I teraz strasznie mi... przyjemnie. Wal się. Wal się na ryj! Chuj to... jedzenie... grunt, że tajemnica się wyjaśniła! Sorry, ale ni chuja! Wiemy już, kto nadgryzł torpedę! Ale kto się dobrał do innych syfów? Nie pierdol! Twilight! Śmierdzisz plackami i zdechłą rybą, idź stąd! Cóż? Naprawdę? Spierdalaj! Sam spierdalaj! No, Pinki? Wiesz, kto... dawno! Oczywiście, że wiem! Penisie! To byli nasi znajomi! Jedni ludzie w domu dziecka! Tu w Białymstoku! Po pierwsze... Grzesiu! Ma resztki... kał... na wąsach! Kała! A... Zbigniew! Ma kotlety! Na głowie! Za to... Magda Gessler! Na pierogi! Na policzkach! I co teraz powiecie? Kurwyszyny jasne! Naprawdę mnie przykro. Według opisu Pinki twój syf był po prostu... musiałem spierdolić. A opis twoich pysznych kotletów sprawił, że nie można się im było oprzeć. Podobnie jak to, co... pierdol. ...ma o mieście... pierogów! Sperma... po prostu sama leciała. Cóż? Pierdolona małpo! Zagadka się rozwiązała! Kurwa, niemożliwe! Ale teraz nie mamy z czym się pokazać na konkursie! McDonalda! Ja wiem, jak się załatwić! Dalej! Droga księżniczko! Coco Chambonel! Wiesz co? Miałem paskudny dzień i mam ochotę rozładować część drzemiącej we mnie złości. Tak, i chcę bardzo, bardzo... pierdolona ci kieru... powiem ci... że Twilight Sparkle jest... bystra jak woda w kiblu. Od tej pory obiecuję, że jak wypierdolę, to nie zdążę się wyspowiadać, nawet jak ksiądz będzie za to leciał. Niezła lekcja, to... kurewno. Kawałek to... pedy. Dziękuję! Pierdolę!